Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sylwia Testuje, a już dzisiaj wasza ulubiona seria filmików, czyli Gang Produkciaków. Czy wiedzieliście, że w Robloxie jest oficjalna gra produkciaków, gdzie możemy robić prawdziwe zakupy w Biedronce? Zanim jednak tam przejdziemy, zajrzyjmy do mojego albumu Gangu Produkciaków. Wiem, że niedługo ta cała akcja się kończy, ale ja mam nadzieję, że uda mi się jeszcze uzbierać na jedną maskotkę. Aktualnie, uwaga, uwaga, w moim albumie mamy 27 naklejek. Dajcie znać szybciutko na dole w komentarzu, jak tam wasza sytuacja z produkciakami. Ile ich macie? Jaki waszym zdaniem produkciak w tej najnowszej serii był najlepszy? Ja tylko mówię, że mam 30 naklejek już, co oznacza, że mogę kupić produkciaka za połowę ceny, czyli za 24,99. Ale ja zbieram dalej. Zostało jeszcze chyba dosłownie kilka dni do końca całej akcji. Wklejam kolejne naklejki. Tutaj mam parówki, tutaj mam papier toaletowy, mam też czekoladę, no i na koniec malinkę. I finalnie mam 34 naklejki. Do końca brakuje mi jeszcze troszeczkę. A teraz odkładam mój album, no i obiecana gra produkciaków. Ale poczekajcie, bo na początku wielki komunikat. Chcę was serdecznie zaprosić na mój drugi kanał, gdzie wspólnie z moją psiapsi z YouTube'a nagrywamy fajne gierki. Czy obstawiliście kiedyś, że Sylwia Testuje będzie na przykład grać w Robloxa? I ja się tego nie spodziewałam, ale wpadł nam do głowy wspaniały pomysł. No i teraz wpadajcie na ten kanał, zobaczcie. Tak on się nazywa, jest to Coco Loco. Pojawiły się tam już pierwsze filmiki, co gwarantuje świetną rozrywkę, przetestowania najlepszych gierek. A teraz nie traćmy czasu, ja biorę kamerę, musimy się troszeczkę przenieść. Idziemy tutaj obok do mojego biurka, no i zaczynamy grać w gierkę Robloxa. Jak widzicie kochani, tak właśnie wygląda symulator Biedronki. Kupujesz czy pracujesz? Ty decydujesz. Biedronka symulator, no i najlepsze jest to, że my tutaj naprawdę mamy gang produkciaków. No i teraz wybieramy, czy chcemy być klientem, czy też pracownikiem. Wiecie co? Ja na początku chciałabym być klientem. A, i to jest najlepsze! Znajdź pozostałe 4 produkty z listy zakupów. Co musimy znaleźć? Frytki karbowane, parówki, lód migdał i banana. Okej, wbijamy do sklepu. Najlepsze jest to, że to naprawdę wygląda jak sklep Biedronki. Patrzcie na to, tylko co tutaj leży na ziemi? Ej, mogę umyć podłogę? Dobra, tylko pracownik może to zrobić. Okej, dobrze, że jestem póki co klientem. A, patrzcie na to, pizza Donatello, czyli ta taka biedronkowa pizza. Co my potrzebujemy? Banany, banany, banany. Dobra, czy możemy tutaj wziąć teraz banana? Wzięłam banana. Czy to już jest na liście zakupów? Chyba tak. Możemy w ogóle tutaj wskakiwać nawet na te wszystkie regały. Słuchajcie, dajcie znać, czy wy w ogóle lubicie grać w Robloxa. No i koniecznie pamiętajcie o tym, że mam swój kanał, gdzie nie jestem sama. Jestem tam oczywiście z Iską, ale to dokładnie zobaczycie, jak już tam przejdziecie. Szukamy frytki karbowane. Co my tutaj mamy? Mamy makaron. Ej, frytki powinny być chyba gdzieś tutaj w lodówkach. Lód truskawkowy. Lód truskawkowy nie jest mi potrzebny. Tutaj mamy... No gdzie są te frytki? O, lód migdał. Dobra, bierzemy loda migdała. Ej, chyba już go mamy. Dobra, jest, mamy go na liście, bo tutaj jest tak na zielono pokazane, czyli mamy już go jakby zabranego. Następnie jeszcze... O, parówki. Parówki się pokazały. Dobra, parówki chyba powinny być gdzieś tutaj na początku, ale ja nadal szukam tych frytek. Gdzie są frytki? Co jest grane? Frytki też powinny być w lodówkach. Mamy parówki! Dobra, parówki się znalazły, parówki już są odhaczone. Czy my za to dostaniemy produkciaka? Jeżeli tak, to będzie to mega, mega, mega fajne. Dalej, lecimy. Z tym bananem coś nie pykło, bo ja wzięłam tego banana, a on mi się tutaj nie zaznaczył, że został kupiony, więc o co chodzi? Weź pomidora, nie, weź pomidora, nie, weź banana. Ej, co jest grane? Ktoś już zabrał te banany? Obecnie produkt jest niedostępny. Ej, serio? Ktoś zabrał wszystkie banany? Proszę mi oddać te banany. Co to za zakupy w Biedronce, jak nie można wziąć bananu? Przecież ja widzę tutaj te banany. No przecież co jest grane? Może wejdę tutaj wyżej. Będę chodzić tutaj po tych owocach. Weź banana. Ej, no nie!
Obecnie produkt jest niedostępny. Czy ja powinnam być najpierw pracownikiem i przynieść ten towar do sklepu? Chyba tak powinno być. Dobra, idziemy dalej szukać. Frytki karbowane. Frytki. W ogóle co się stanie, jak ja nie kupię tych wszystkich produktów? Czy później się jakoś na nowo one wyświetlą? Zaraz to sprawdzimy. Jest problem. Nie wiem, gdzie są frytki. Czy one są tu? Czy co to jest? Jogurt to nie. Tutaj mamy twaróg, też nie. Tutaj nam się pojawił ser. Lód, słony karmel. Ej, wiecie co? Chyba po prostu ktoś mi wykupił te frytki. I ktoś też mi wykupił te banany. Musi przyjść tutaj po prostu nowy towar. Tutaj są lody. Tutaj jest jeszcze jakiś taki towar niepowyciągany. Nie no, frytki, słuchajcie, muszą być w lodówkach. To w ogóle nie ma innego wyjścia. Jest pieczywo, które jest potrzebny wypiek. Okej, czyli trzeba to w ogóle jeszcze wypiec. No i standardowo, jak chce się coś kupić w Biedronce, no to trzeba stanąć w ogromnej kolejce. Wow, wyszłam na chwilę ze sklepu, zobaczcie, co ja tutaj zobaczyłam. Tutaj jest cała taka ściana, gdzie są pokazane produkciaki. Łatwo je rozpoznać. Tutaj mamy pieroga na samym środku. Tutaj obok mamy malinkę, wiertarkę i nawet jest papier toaletowy. Ej, czy ktoś mi powie, co to jest tutaj to przede mną? Czy tutaj chodzą jakieś roboty? Czy to jest... Fuj, co to jest? To wygląda jak jakiś robak. Okropne. O co chodzi z tym bananem? Że on tutaj jest, a jego nadal nie mogę zabrać. Produkt niedostępny. Wszyscy mi wykupili banany. Słabo zaopatrzona jest ta Biedronka. Zdecydowanie mega tutaj jest mało rzeczy. No dobra, słuchajcie, zresetowałam tamtą listę zakupów. Może teraz zostaniemy pracownikiem. Może teraz się coś zmieni. Wygląda na to, że grasz jako pracownik po raz pierwszy. Okej. Paski statystyk mam tutaj. Okej. Czyli to ja muszę pouzupełniać. Jest zaopatrzenie, jest kasa do obsługi. Okej. Jest tego dosyć sporo. Magazyn. Ej. Bycie pracownikiem wcale nie jest takie łatwe. I słuchajcie, mogę dostać jakiś kod promocyjny? Jakieś takie prawdziwe do wykorzystania? I serio? Tutaj w ogóle mogę sprzątać, czyli czystość może mi się tutaj ładować. Okej, możemy kolejną rzecz tutaj zrobić. Uzupełnię frytki karbowane. Oczywiście, że tak. Przecież ja to przed chwilą potrzebowałam. Potrzebowałam to, więc proszę bardzo, proszę mi tutaj uzupełnić. Potrzebny produkt. Ja muszę iść na magazyn. Czy ja mogę tutaj wejść przez te drzwi? A, mogę. Okej, co my tutaj mamy? Tutaj jest wypiekanie chyba... upiecz chleb. Dobra, pieczemy chleb, stań przy stole. Okej, nalej wody. Potrzebujemy troszeczkę wody. Następnie co? Jeszcze więcej wody? Nie. Dosyp mąkę. Mamy kolejną komendę. Teraz musimy to wszystko zamieszać. Okej, musimy tutaj to naciskać. Ej, super to jest sprawa. Dobra, czy nam już wyszedł ten chleb? Wyjmij drożdże z lodówki. Wyciągamy drożdże z lodówki. Staniemy przy stole. Musimy chyba teraz dodać te drożdże i to wszystko wymieszać. Tak, aby wiecie, chlebek nam pięknie tutaj wyrósł. Włożyć ciasto do piekarnika. Gdzie jest piekarnik? Tutaj. Musimy podejść. Upiecz chleb. Dobra. Ej! Jest pieczenie w toku, patrzcie na to tutaj. Wyjmij chleb z piekarnika. Jak ja mogę to zrobić? Wyjmij chleb z piekarnika. Jak to już mi się upiekło, a ja mam tutaj tylko komendę upiecz chleb. Ej, mamy to! Woo! Patrzcie na to, udało się! Ale czadowo, zanieś chleb na półkę. Okej. No dobra, to teraz wracamy tutaj. I chlebek, potrzebne wypieki. Gdzie możemy ten chleb odłożyć? Czekajcie, gdzie chleb powinien być? Chyba tutaj, z tej strony. Czy ktoś potrzebuje chleb? Halo? Czy ktoś by chciał dostać chleb? Dobra, to trzeba zrobić z tej strony chyba. Tak, zgadza się. Upieczony chleb. Czy ja mogę go tutaj odłożyć? Możemy jeszcze tutaj troszeczkę pozbywać tę podłogę. Możemy pouzupełniać jeszcze te wszystkie towary. Przydałoby się więcej pracowników. Nie ma opcji, że ja sama obsłużę cały ten sklep. W ogóle nie ma takiej opcji. Chciałabym tutaj wymaksować te wszystkie moje rzeczy, które powinnam zrobić, czyli czystość, kliencie, magazyn, kasy, zaopatrzenie. Jeszcze w ogóle nie byłam na kasie. Ej, co jest grane? Chyba znalazłam jakiegoś produkciaka tutaj na sklepie. Czyszczę sobie pięknie podłogę, a tutaj nagle podnieś produkciaka! A, wzięłam malinkę. Widzieliście na to?
Wow, czyli one, słuchajcie, tutaj pojawiają się tak randomowo, przypadkowo w niektórych miejscach w sklepie. Ja chyba widzę, że jestem tutaj jedynym pracownikiem, bo tylko ja tutaj chodzę i sprzątam. Ja tylko uzupełniam to, tylko ja tutaj wypiekłam chleb. Kanuj towary, co my tutaj mamy? Owoce, banan, poczekajcie, co to ma być? Orzechy nerkowca, tutaj są różne produkty, tak? O to chodzi. Tutaj nam się pokazały kosmetyki i to jest żel pod prysznic. Teraz nam się pokazały przekąski i to nie są owoce nerkowca, poczekajcie. Czy to są owoce? Też nie. To są przekąski, ale my tutaj nie mamy takiego loda. Poczekaj, a dobra, jest lista, w dół. Dobra, mamy loda i to jest lód truskawkowy, tak? Zgadza się, zgadza się. Mamy teraz kosmetyki, dom i czystość, żel do prania. Następna rzecz, mamy owoce i to, moi drodzy, jest... Co jest grane? To nie jest owoc? A, owoc! Ej, wcisnęłam warzywo, sorry, dopiero się uczę. Tutaj mamy znowu lody i to jest lód migdał. Dużo tych zakupów jest tutaj. Warzywa, cebula, co nam tutaj wskakuje kolejne? Tutaj mamy frytki, te, które ja potrzebowałam przed chwilą. Mięso, nie, mąka i sypkie, co to może być? Dania gotowe? Frytki karbowane, zgadza się. Znowu ktoś kupił loda i to jest znowu lód truskawkowy. Zobaczcie, ile tutaj z tych towarów. Ale widzę, że te towary się tutaj powtarzają. Mamy i cały czas ten sam żel. O, tutaj mamy innego loda. Lody Marletto, przecież to są lody właśnie biedronkowe. No dobra, wyskakuję z tej kasy i idziemy sprawdzić dalej, co my tutaj mamy. Może spróbujemy sobie jeszcze raz i znowu będziemy klientem. Może teraz uda mi się wypełnić tę listę zakupów, bo ona się już zmieniła. Makaron pełnoziarnisty, żel pod prysznic, parówki, dwa razy nawet parówki. No dobra, idziemy to poszukać. Makaron pełnoziarnisty powinien być gdzieś tutaj. Poczekajcie. Potrzebne produkty? Nie. Tutaj jest makaron pełnoziarnisty? Nie. To jest ciecierzyca. Potrzebne produkty, orzechy, to nie, mam nadzieję, że tutaj będzie, to jest to? Weź makaron pełnoziarnisty, dobra, mamy to. Teraz tak, parówki były tutaj z tej strony i to dwa razy muszę wziąć parówki, jedne parówki i drugie, jest dobrze, teraz jeszcze tylko żel pod prysznic, obstawiam, że tutaj powinien być gdzieś żel pod prysznic, o jest, po drugiej stronie. Tutaj z tej strony, weź żel pod prysznic. I co teraz się stanie? Gratulacje, znalazłeś produkty z listy. Znajdź teraz cztery pozostałe. Nie, no nie wierzę. Musimy zbierać dalej. Ja już myślałam, że dostanę produkciaka. Orzechy nerkowca gdzieś mi tutaj przed chwilą mignęły. Papier toaletowy. To jest papier toaletowy, ten biedronkowy. Papier toaletowy jest chyba tutaj z tej strony. Tak, zgadza się. Bierzemy papier toaletowy. Lody Triple Joy, lody Triple Joy, kokosowe to nie te, to nie tutaj, o, mam nadzieję, że są, że ktoś uzupełnił ten towar, to nie to, to nie to, ej, co jest grane, lód biały, lód Triple Joy, nie ma, nie ma go, nie no, nie wierzę, nie ma, nie zdamy rady zrobić tych zakupów. To lecimy z kolejną listą, już ostatnią, może teraz się uda. Ziemniaki. Ziemniaki powinny być gdzieś tutaj na początku. Poczekajcie, jest cebula. Ej, widzę tutaj jakiegoś ziemniaka. Ej, co jest? Mogę wziąć tego ziemniaka? Wzięłam ziemniaka, dobra, udało się. Znowu parówki, pizza, kurczak, pieczarki. Tak, zgadza się. Tutaj były te pizze. Ej, co jest grane? Przed chwilą było mnóstwo pizzy. Kto mi zabrał pizzę? Weź pizzę capricciose, weź pizzę kurczak pieczarki. Nie ma, nie ma. Proszę mi oddać tę pizzę i to w tej chwili. Znalazłam listę moich wirtualnych produkciaków. Zobaczcie na to, jest papier, jest lód, serek, a mi udało się znaleźć mafinkę, marylkę. Póki co. I to jest dopiero jeden z 17 produkciaków. I znalazłam go kompletnie przez przypadek, ale wszyscy tutaj biegają i szukają tych produkciaków, więc to chyba bardziej o to chodzi, niż na robienie tych zakupów. Więc ja może jeszcze poszukam jakiegoś produkciaka, może się uda. One pojawiają się tutaj w różnych miejscach. Co my tutaj mamy? A, tylko dla pracowników są otwarte te drzwi. To był chyba jakiś magazyn, tak mi się wydaje.
Dobra, lecimy dalej. Tutaj znalazłam malinkę, ale kolejnego produkciaka niestety nie widzę. Tutaj tyle osób w tej Biedronce, zresztą jak w każdej Biedronce, więc wcale się nie dziwię. No dobra, kończymy tę zabawę w wirtualnej Biedronce. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zachęciłam, abyście odwiedzili mój drugi kanał, gdzie wspólnie z moją przyjaciółką z YouTube'a nagrywamy naprawdę fajne gierki. Myślę, że kolejna część symulatora Biedronki również się właśnie tam pojawi. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia, pozdrawiam Was. Buziaki dla Was. Pa, pa!